Sebastian Górek, Wirtualna Polska, ze mną pan Jan Krzysztof Bielecki, szef Rady Gospodarczej przy premierze, były premier. Panie premierze, proszę powiedzieć, rząd przyjął budżet, nie chce nim straszyć ani Polaków, ani chyba rynków finansowych. Ale rząd na pewno nie jest od straszenia. Jeżeli już od czegoś jest rząd, to jest od tego, żeby właśnie trochę podtrzymywać optymizm Polaków, no bo oczekiwania konsumentów są bardzo ważne dla rozwoju gospodarczego. No i jeśli się uda wmówić Polakom, że za chwilę się wszystko zawali, to na pewno możemy mieć większy kłopot. Czyli ten budżet może się zmieniać jeszcze w przyszłym roku, zależnie od tego, co się będzie działo w Polsce i w naszym otoczeniu? No, jak pan słusznie przed chwilą powiedział, ta zmienność w otoczeniu Polski jest bardzo duża. Tutaj wczoraj chociażby była mowa o tym, że jest jakieś prawdopodobieństwo ataku wyprzedzającego na Iran. No więc, panie redaktorze, wyobrażam sobie, jak zareaguje na to rynek, co będzie z ceną benzyny, co będzie ze złotówką. Więc oprócz kryzysu gospodarczego, kryzysu finansowego, wieloletniego, mamy jeszcze w tej chwili dużo zawirowań w polityce, które przekładają się negatywnie na gospodarkę. No ale wszystko razem biorąc, jestem o tyle optymistą, że jeżeli najnowsza prognoza dla Niemiec, dosłownie sprzed paru dni, mówi o tym, że jednak w pobliżu 1% na plusie będą, no to nie wyobrażam sobie, żeby Polska była wtedy na minusie. Ten budżet to jest taki budżet kompromisu, bo podwyżek dużych podatków nie będzie. W zasadzie będzie tylko likwidacja kilku ulg, no ale niestety nauczyciele nie dostaną podwyżki. Waloryzacja rent i emerytur równa w zasadzie inflacji, jaką można się spodziewać w przyszłym roku. To jest taki budżet, z którym Polacy trochę jednak, na którym Polacy jednak trochę będą musieli zacisnąć też pasa? Znaczy, na polską miarę, panie redaktorze. Ponieważ my cały czas się obracamy w innym świecie. I my ciągle słyszymy, że 5% plus to jest niewystarczająco, że wynagrodzenia powinny rosnąć szybciej, waloryzacja powinna być wyższa i tak dalej. Natomiast cała Europa się obraca wokół minusa. I teraz wypowiedź najnowsza ministra Hiszpanii, to jest wszystkie ministerstwa mają zrobić cięcie na minus 12. Minus 12, panie redaktorze. Anglicy zrobili w skali pięcioletniej cięcie na minus 20. Łotysze w administracji nawet minus 25. Grecy w sektorze prywatnym minus 30. W sektorze publicznym minus 20. Więc my gdzieś też musimy uważać, żebyśmy nie popadli w jakąś taką lekką paranoję, że oczekiwania społeczne związków zawodowych, liderów związków zawodowych będą takie, że niech tam na świecie będzie minus 20, w Polsce ma być plus 5, ponieważ ja jako lider związkowy tego żądam, a jak nie, to będę protestował, no bo to jest dla nas bardzo niebezpieczne. A odchodząc już od podwyżek, a przychodząc do tego, czy ludzie w ogóle będą mieli pracę. 13% bezrobocia. No wracamy ponownie do stosunkowo wysokiej stopy bezrobocia. Czy ono jeszcze może bardziej urosnąć, jeśli właśnie otoczenie się zmieni, jeśli ta wojna w Iranie wybuchnie, jeśli jednak te Niemcy nie będą miały tego 1%? Gdzie my możemy dojść wtedy? Ryzyko zawsze istnieje, dlatego ważne jest, żeby premier w swoim exposé też powiedział kilka spraw, które dają szansę na podtrzymanie tendencji rozwojowych w gospodarce. I nad tym obecnie rząd pracuje, no bo wiadomo, że im szybszy rozwój, tym łatwiej otworzenie nowych miejsc pracy. Ja myślę, że tutaj budownictwo, infrastruktura ma bardzo dużo do zrobienia dobrego albo złego, bo to jest taki sektor jednak też intensywny, jeżeli chodzi o zatrudnienie. W 2014 roku zapowiadano obniżenie stawki podatku VAT. Dzisiaj to jest realne, czy bliżej jesteśmy podwyższenia tej stawki? No, wydaje mi się, że niedawno oponenci rządu spodziewali się, że na pewno podwyższona będzie stawka. Więc odpukać udało się nie podwyższać. Kiedy będziemy obniżać? Ja myślę, że trzeba
przejść 13 rok. 14 rok może być naprawdę niezłym rokiem, jeżeli sytuacja na świecie będzie się stabilizować. Czyli bliżej jesteśmy obniżenia niż podwyższenia. Jeżeli jesteśmy optymistami i wierzymy, że 14 rok będzie już pierwszym takim lepszym rokiem, to wszystko jest możliwe. Coraz głośniej mówi się o likwidacji OFE. Rząd rzeczywiście rozważa taki pomysł? No, rząd musi się trzymać wcześniejszych ustaleń. Było powiedziane, że po 2 latach zostanie przeprowadzony przegląd, ocena skutków reformy. Jak pan pamięta, ta poprzednia dyskusja była bardzo w Polsce burzliwa. Ten przegląd wypada w przyszłym roku. Więc prawdopodobnie w przyszłym roku będzie trzeba odpowiedzieć, jak ten system funkcjonuje. Ale to będzie jeszcze głębsze obniżenie składki przekazywanej do OFE? Możliwe jest? Nie, to będzie realna ocena funkcjonowania tego systemu i jego wpływu na rozwój gospodarki narodowej. Po takiej ocenie, jakie mogą być wyciągnięte wnioski? Właśnie obniżenie składki przekazywanej do OFE, może całkowita likwidacja OFE. Czy to będzie też zależało od tego, co będzie się działo z polskim budżetem i naszym otoczeniem i tym, czy trzeba będzie szukać pieniędzy? Czy wie pan, tutaj sprawa generalnie, wydaje mi się, rządzenia przez premiera Tuska polega na tym, żeby unikać ruchów radykalnych właśnie. Typu likwidacja lub wielkie wręcz podwyższenie składki. To jest system niewątpliwie bardzo kosztowny dla Polski. Bo w końcu jest to system, który nie jest finansowany z oszczędności, tylko z długu. No a każdy taki system finansowany z długu jest trudny. To tak jakby pan poszedł do banku i powiedział: słuchaj banku, pożycz mi 100 tysięcy złotych, ja te 100 tysięcy sobie wpłacę na rachunek i będę z tego próbował mieć oszczędności. No to przyzna pan, że to jest dosyć kaskaderskie wyzwanie. No nie do końca tak jest, no bo de facto to rząd pożycza na tych emerytów, których mamy dzisiaj, tak? A ja nie idę do banku, tylko wpłacam pieniądze, które należą do mnie, niejako do systemu OFE, tak? Znaczy, gdyby to były pańskie pieniądze, to zgoda, ale no dobrze, mamy wykładnię Sądu Najwyższego i to jest oczywiste, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że jeżeli system emerytalny jest w nierównowadze, i pan chce jak gdyby tę składkę zabrać dla siebie, to znaczy, że dla pana rodziców, którzy być może już są na emeryturze, nie ma pieniędzy, więc rząd musi pożyczyć, żeby wypłacić bieżące emerytury. No więc na tym polega finansowanie z kredytu i tym się różni od finansowania prawdziwego inwestycyjnego, które jest z oszczędności. Czy na Radzie Gospodarczej doradza się premierowi likwidacji OFE? Nie, na Radzie Gospodarczej na temat OFE już nie ma żadnej dyskusji. Mieliśmy bardzo burzliwą. Byliśmy zdania właśnie, że ta składka jest zbyt wysoka. Jak pan pamięta, wywołało to gigantyczną zawieruchę w Polsce, ale dzisiaj inne kraje poszły naszym śladem i doszły do tej prostej rzeczy, że właśnie finansowanie przyszłości no jest po prostu zbyt kosztowne, żeby mogło być na tak dużą skalę. A na Radzie Gospodarczej rozmawia się o tym, co powinny robić spółki Skarbu Państwa w obecnej sytuacji budżetu, wypłacać dywidendę czy inwestować za granicą? Wydaje mi się, że my nigdy na Radzie nie zajmujemy się mikroekonomią jako zasada, bo też trudno powiedzieć o wszystkich spółkach, że powinny stosować taką samą politykę. To zależy od konkretnych warunków biznesowych konkretnej spółki. Tak? Jeżeli KGHM może dokonać dobrej inwestycji, no to lepiej, żeby ją przeprowadził, niż wypłacił dywidendę. Dywidenda, wie pan, w biznesie zbyt wysoka, to jest taki troszeczkę wyraz bezradności zarządu, który wykorzystuje dobre czasy, wypłaca bardzo wysoką dywidendę, no i trochę ma kłopot z pomysłem na przyszłość. Zwłaszcza w takich czasach, jakie są obecnie, kiedy zawirowania na rynku jest tak wiele, ale przecież zawirowanie nie tylko tworzy
problemy, ale też tworzy ciekawe możliwości. Ale te mocarstwowe plany, żeby z PKO BP, z KGHM-u, z PZ-u utworzyć polską Nokię, utworzyć polskie Nokie, na razie trzeba odłożyć jeszcze na 2-3 lata do przodu. Takiego planu nigdy nie było. Jestem również przekonany, że my nigdy polskiej Nokii nie zrobimy, a na pewno nie zrobimy ją przez zarządzenie ministra czy premiera. Nokia zresztą rozwija się bardzo ciekawie, bo z fabryki... Ja mówię o tej Nokii starej, dobrej, ta, nie stara, tej dzisiaj stara Nokia dorobiła kalosze, panie redaktorze. No, a potem doszli do telefonów i dzisiaj znowu im się to zawirowało, więc ja nie wierzę w centralnego planistę, który tutaj ustawia profil działania spółek również z udziałem Skarbu Państwa. Ja głęboko wierzę w to, że w biznesie pojawiają się projekty, pojawiają się pewne możliwości i jeden umie z nich skorzystać, a drugi nie. I tak jak się upierałem, że dla PKO BP wielką szansą było przejęcie WBK i to wielką szansą biznesową, możliwością zastrzyku fantastycznych ludzi z tego banku, zmarnowaną w wyniku fatalnej opinii publicznej w Polsce, która zniechęciła, jak widać, właścicieli i zarząd i radę nadzorczą do tego działania. I to są takie okazje, które pan na rynku czasami ma. Ale to nie znaczy, żeby jutro centralny planista podjął plan o jakiejś budowie właśnie Nokii Biz. Dobrze. Z bardzo pozytywnym nastawionym do życia i do budżetu, i do przyszłości Polski panem Janem Krzysztofem Bieleckim, szefem Rady Gospodarczej przy premierze, mieliśmy przyjemność rozmawiać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.